Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Moim i Waszym gościem jest Krzysztof Szulski. Cześć Krzysztofie. Cześć. Krzysztof jest już drugi raz u nas na kanale. Link do pierwszego materiału znajduje się w pierwszej linii opisu. Jak się możecie przekonać chociażby z tamtego materiału, Krzysztof jest związany z inicjatywą doktora Greera. Tego doktora Greera od kosmitów, który mówił o nich całkowicie na poważnie, zanim stało się to modne i zanim nagle zaczęli gadać o tym praktycznie wszyscy na poważnie, począwszy od szefa obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych w randze generała, a skończywszy na Jensie Stoltenbergu, szefie NATO. Tam po drodze tacy ludzie jak tam senatorowie w Stanach Zjednoczonych i inne tego typu rzeczy. Zapraszam, żebyście sobie obejrzeli tamten materiał. On był kręcony w zupełnie innych okolicznościach. Wtedy kosmici to jeszcze był temat, za poruszanie którego można było tą foliową czapeczkę medialnie zakładali, do telewizji przestawali zapraszać i traktowali jako dziwaka. No, dziś o kosmitach mówi się na poważnie. Między innymi o kosmitach zupełnie na poważnie mówi jeden z doradców prezydenta, że to już jest fakt, że te istoty pozaziemskie są i trzeba o tym wprost powiedzieć, zupełnie normalnie. Artykuł był w Politico. Tym Politico, na który często powołują się polskie media głównego nurtu i piszą na zasadzie, że jak Politico coś napisało, to na pewno tak jest. A tam właśnie powiedziano do takie rzeczy. Krzyśku, jakbyś tak mógł, a w ogóle tak, jest zielona poświata, w związku z tym jest to nasza rozrywkowa seria mimo wszystko, ale nie dlatego, że będziemy sobie gadać tylko i wyłącznie o kosmitach, ale dlatego, że będziemy sobie rozmawiać kompleksowo o tym wszystkim, co się dzieje, bo szczerze, mnie jako badacza różnych dziwnych teorii, bardziej od fenomenu UFO w tym momencie interesuje fenomen tego przestawienia wajchy. I naprawdę, bardzo się boję, że w przeciągu 2-3 lat będę musiał zaczynać swoje audycje od nie kwestionuję faktu istnienia kosmitów, ale z tym, co nam mówią, jest coś nie tak. Bo ta teoria o tym, że ta teoria taka stara, że będzie pandemia dziwnej choroby wywoływanej przez wirusa, gdzie głównym objawem choroby będzie brak objawów, a potem będzie bardzo dziwna wojna, a potem będzie fałszywa inwazja kosmitów, no to ta teoria zrobi się coraz bardziej prawdopodobna, co mnie przeraża. No i ja już się zamykam. Krzysztof, zamieniam się w słuch. Co tutaj jest grane? Bo ty się fenomenem UFO interesujesz od wielu, wielu, wielu lat. Jesteś ekspertem od tego. Nie. No jak? Od 2018 roku, kiedy trafiłem na doktora Greera. To jest 5 lat, to jest dużo. Ja mam 52 lata. W tym roku. Spotykałem się z UFO gdzieś tam wcześniej, nawet w podstawówce. Pamiętam, wtedy były modne książki Wanda Nikena. Pamiętam. Ale nigdy nie byłem w stanie jakoś poukładać tego, na którą półkę ich włożyć, nie? Mhm. No i w momencie, kiedy natknąłem się na doktora Greera, stało się to dosyć jasne. No i później, tak jak nagrywaliśmy poprzednią tą audycję, opowiadałem, jak byłem na tym C5 w 2019, to był listopad, na chwilę przed pozamykaniem nas w domu. No i w tym momencie mogę powiedzieć, że swoje jakby zadanie domowe już odrobiłem. Dlatego też, dobra, no po prostu może zacznę. Tak. Próbuję to wszystko wyjaśnić. Strasznie się denerwuję, tak jak ci mówiłem. Nie denerwuj się, w ogóle nie ma czym, naprawdę. No. Rozmawiamy sobie normalnie, nie lecimy na żywo. Poprzednio wyszło fantastycznie. Zdaję sobie po prostu sprawę z powagi sytuacji, jaka jest w tym temacie i zdaję sobie sprawę, że nie mamy 2-3 lat. Nie mamy tyle czasu, jako ludzkość, całość. No ale jedziemy od początku. Mhm. Tak jak powiedziałem, w tym momencie odrobiłem swoje zadanie, tak to czuję i mniej zajmuję się samym CE5. W tym momencie zajmuję się czymś, co się nazywa śnienie progresywne. Tutaj to jest taka metoda pana Bzomy. Jest to po to, żeby... Aha, napisałem sobie notatki, także będę Spoko. Tutaj zaglądał notatek. Nie ma problemu. Chodzi o to, że po prostu chcę rozpoznać różne poziomy świadomości, żeby jeszcze głębiej zrozumieć ten fenomen związany z UFO i ETI, to jest też taki drugi temat, to jest
Extraterrestrials Intelligence. To jest też taki ogólny, taka ogólna nazwa. I tak, jeszcze chciałbym też tutaj położyć nacisk na zmianę paradygmatu myślenia. Jak wchodzisz w jakiś temat, w pewnym momencie następuje taki klik, gdzie zaczynasz widzieć rzeczy zupełnie inaczej, ponieważ zmienił się twój paradygmat myślenia. I jest to też właśnie związane z poziomami świadomości. I często, nie zawsze, ale często, kiedy następuje ta zmiana paradygmatu myślenia, może dojść do, to się nazywa cognitive dissonance, jak to jest? Dysonans poznawczy. Tak, tak, właśnie. Dysonans poznawczy, że w ogóle nie wiadomo coś, co? I może to doprowadzić do PTSD i ludzie, którzy, to od razu tutaj mówię takiego spoilera, że ci ludzie z rządu, z Senatu, którzy otrzymali dokumenty i zaczęli się zagłębiać w tym temacie, przechodzą przez PTSD. Jak sobie zdają sprawę, jak głęboko to sięga. I tak, na potrzeby tego dzisiejszego vloga zajmiemy się głównie tym ETI, czyli biologicznymi istotami. Nie zajmujemy się żadnymi istotami ze światów spirytualnych, bezcielesnych. Fizyczne, tak jak my, z fizycznego ciała, przelatujący tutaj różnymi pojazdami. Potem, na czym polega ta tajemnica związana z UFO? O co tutaj tak naprawdę chodzi? Jakie jest tego podłoże? Później trochę historii i co obecnie dzieje się w USA w temacie UFO. Dlaczego USA? Dlatego, że te organizacje, tak jak już na swoich wcześniej blogach wspomniałeś, że istnieje coś takiego jak Shadow Government. I ci ludzie, to nie jest organizacja, że to jest taki drugi rząd w Stanach Zjednoczonych. To są ludzie, którzy, to jest organizacja transnacjonalna, czyli dla nich nie istnieją granice, dla nich nie istnieje żadne prawo w żadnym kraju. Oni działają w każdym jednym kraju, pewnie w Polsce też, na pewno. Ale dlaczego w USA się to głównie dzieje? Bo tam jest środek ciężkości. Tam jest najwięcej baz podziemnych i tak dalej. I na samym końcu, jak dążymy, jak zmienić swój paradygmat myślenia, a najlepiej to zrobić poprzez doświadczenie, czyli samemu poprzez praktykę CE5, a do tego dojdziemy. No jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, to mieliśmy pogadać o tym dokładnie, co się właśnie teraz dzieje, że ten Senat dostał taką bombę informacyjną, bazy, tutaj są nazwiska i w zasadzie, powiem ci szczerze, ja to się boję, że ci ludzie albo przejdą na stronę teraz tego Shadow Government, czy tam Deep State'u, jak to mówił ten Grusz, no albo, że im się coś stanie. Ale nie wchodzę tobie w słowo, zacznij od początku. Będziemy o tym gadać, to jest właśnie jakby trzeci punkt planu. Ułożymy to w historii, bo oficjalnie dr Greer zajmuje się tym od 33 lat. I współpracuje dobra, jedziemy od początku. Jedźmy spokojnie. Zaczniemy od tajemnicy. Czyli są różne poziomy tajemnicy, ale na samej górze, dlaczego to jest przykryte? To nie chodzi o to, że żeby utrzymywać w tajemnicy, że jesteśmy sami w kosmosie, że nie jesteśmy sami w kosmosie w zasadzie, tylko największą tajemnicą jest technologia. To jest ta tajemnica. I nieodłącznie jest to związane z czymś, co nazywa się urządzeniami wolnej energii albo ZPE, tak zwane, nie? Zero Point Energy. I to jest coś, co pierwsze odkrycia to już były ponad 100 lat temu, przez ludzi robione. Zostało to doprowadzone do perfekcji. I co by to spowodowało? Spowodowałoby to, no, jak wiesz, trochę znasz się na ekonomii, więc no, możesz zdać sobie sprawę, no, że jeżeli nagle cena energii, jakiejkolwiek energii, czy to, wiesz, samochody, ciężarówki, nawet nie zmieniając tej infrastruktury, cena energii potrzebna do tego spadałaby do zera, że miałbyś sobie małe pudełeczko w domu, gdzieś tam w kącie, które zasilałoby cały twój dom, kolejne małe pudełeczko, które by siedziało w swoim samochodzie i jeździłby samochodem, aż koła odpadną. Jak by się zmieniła ekonomia? No, a ludzie, którzy stoją za
tymi środkami energetycznymi, ropa, gaz, te wszystkie rzeczy, to szacuje się ich kapitał na 1000 bilionów, polskich bilionów, czyli angielskich czy amerykańskich trylionów dolarów. Oni nie chcą tego oddać. A przede wszystkim wydaje mi się, że tu chodzi o władzę. To, bo w momencie, w którym mielibyśmy wolną energię, to moglibyśmy, przepraszam za wrażenie, żyć za darmo. W tym sensie, tak, że w tej chwili obecnej, jak ci prąd wyłączą, to masz przechlapane. Tak. Nie zapłacisz, nie pojedziesz, ale przede wszystkim władza. Powiedzą nam, że nie ma paliwa, koniec. Wyłączą nam prąd, koniec. A tutaj nie tylko pieniądze, ale też taka niezależność, nie? Dokładnie. Także to jest na samym szczycie. Oczywiście są różne frakcje religijne, które też trzymają, to są kolejne warstwy tej tajemnicy, no bo musiałyby być pewne książki religijne pewnie przepisane, no ale nie wchodźmy w to, zostawmy, zostańmy tylko jakby, wiesz, w jednym temacie. Także to jest na samej górze. Technologia jest na samej górze. Też nie będziemy wchodzić, bo jakby kolejnym krokiem, zresztą to jest w planach Greera, kolejnym krokiem jest tak zwany napęd antygrawitacyjny, który zasilany takimi urządzeniami, no po prostu, wiesz, przemieszczasz się powiedzmy z Warszawy do Sydney w ciągu 10 sekund na przykład, nie? I to też nic nie kosztuje, także... I w dodatku jest to też czyste. Dokładnie. Także kiedy w końcu to wypłynie, a to wypłynie za chwilę, to możesz sobie wyobrazić, że żaden aspekt naszego życia nie zostanie nietknięty. Wszystko zostanie zmienione. Nikt z polityków nie chce tego brać na siebie, też tak przy okazji, nie? Bo to jest ciężar, możesz sobie zdać sprawę, jaki to jest ciężar tych zmian społecznych, nowych przepisów, regulacji, wszystkie takie rzeczy, nie? To jest ogromne, ogromne zadanie, ale w tym momencie już nie ma alternatywy. Musimy tam po prostu wejść w to, nie? No, jako człowiek, to jest... który ani nie pracuje dla koncernu energetycznego, ani nie jestem mieszkańcem kraju, który jest uzależniony od sprzedaży kopalin, to ja to bym chciał, żeby to było. Tylko ja się boję, że oni nam zrobią straszne rzeczy, żebyśmy nie mieli z tego korzyści. No bo władzy się tak łatwo nie oddaje, już prędzej pieniądze można oddać. Tak. Ale dojdziemy do tego... Dobra, przepraszam, już się nie wcinam, wybacz. Nie, nie ma problemu. No, jest okej. Także jeszcze raz, czyli podsumowując ten punkt, tajemnica jest tylko w technologii i w uwolnieniu, daniu ludziom wolności po prostu, nie? Druga to jest historia. Historia, no, głównie jest to związane z Greerem i z jego współpracą z rządem, z wywiadem i tak dalej. Zaczęło się to od tego, ja nie pamiętam szczerze mówiąc, czy opowiadałem na ten temat i co opowiadałem ostatnim czasie. No to było jeszcze, wiesz, 40 moje kilo temu, nie? To dawno było. To tym bardziej zapraszam, obejrzyjcie sobie tam ten materiał. Greer ma, on jest 69 lat ma. W wieku 17 lat przeszedł śmierć kliniczną i będąc po drugiej stronie spotkał się z jakimiś istotami, które wysłały go z powrotem. W każdym bądź razie to skłoniło go do tego, żeby w kierunku bardziej spirytualnego rozwoju. On się urodził w takiej rodzinie, gdzie religia nie miała żadnego miejsca, także nie miał żadnego backgroundu z tego kierunku i zaczął to na swoją rękę. I po jakimś krótkim czasie, nie pamiętam ile to było rok, dwa, może później po tym wydarzeniu, medytował w górach i został zabrany na statek i on o tym mówi otwarcie, to wszystko można sprawdzić. Został zabrany na statek, gdzie z istotami, które go tam zabrały, ustalili tak zwany protokół C5. I to jest też ważne do tego ostatniego punktu, dlatego o tym wspominam. Później, jakiś czas później, to chyba było w latach 80. Tu mam zawsze problem, wiesz, z nazwami i tak dalej. Tak jak na samym początku powiedziałem, odrobiłem swoją lekcję i nie interesowały mnie te polityczne rzeczy, daty, nazwy, żeby to wszystko miało, wiesz,
po prostu to mnie nie interesowało. To nie podstawówka. Wiele rzeczy tak, wiele rzeczy po prostu nie pamiętam. A bodajże gdzieś w latach 80. Prowadził taki kurs gdzieś na plaży z grupą ludzi. Pojawiły się statki UFO. Zostały, one były obserwowane nie tylko przez uczestników kursu, ale też przez ludzi, którzy mieszkali w tym miasteczku, w którym się to odbywało. On jest z północnej Karoliny bodajże. I był artykuł na ten temat w gazecie, no i skontaktowali się z nim przedstawicieli Armii Stanów Zjednoczonych i wywiadu. Najpierw próbowali go tam, jak to powiedzieć, powiedzieli mu, jakim prawem on się kontaktuje i robi takie rzeczy, jak on nie ma żadnego pozwolenia na ten temat. No, on powiedział, że on nie potrzebuje na pozwolenia od nikogo, żeby kontaktować się z istotami z innych planet. No i tak się mniej więcej zaczęło, to już zaczęło być głośno o nim. I teraz przeskakując dalej, to jest ważny punkt. 15 listopada 96 roku, on już wtedy miał swoją organizację, która się nazywała CSETI, to jest Center Studies of Extraterrestrial Intelligence, i napisał z pomocą prawników, napisał tak zwany UNOD letter, czyli unless otherwise directed, czyli jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, i ten list za potwierdzeniem został wysłany do wszystkich trzyliterowych organizacji, CIA, FBI, NSA i wszystkie te rzeczy, i w tym liście też jest, ten list jest też dostępny na internecie, to wszystko można sprawdzić, to co mówię. W tym liście po prostu mówi w ten sposób, że zgromadził w tym momencie grupę kilkudziesięciu osób z obszaru wojskowego, wywiadowczego, korporacyjnego, którzy byli świadkami zdarzeń związanych z UFO lub też UFO i Extraterrestrial Intelligence. I jeżeli te organizacje nie mają nic przeciwko temu, to on po 1 stycznia 1997 roku wyda publiczne oświadczenie i wychodzi z nimi po prostu do publiki, żeby powiedzieli, czego byli świadkami. Nie dostał z żadnej tej organizacji żadnego listu. Nie dostał żadnej odpowiedzi. Czyli milczące przyzwolenie. Dokładnie. Dokładnie. I teraz przeskakujemy. Teraz jest maj 2001 roku. Odbył się pierwszy National Press Club event. Też dostępny, można go zobaczyć, jak to wyglądało. Gdzie ma tych świadków wojskowych, korporacyjnych, wywiadowczych. I oni po prostu mówią, co widzieli. Czego byli świadkiem. Tam są najróżniejsze zeznania tych świadków. To był maj 2001 roku, co się stało we wrześniu, to chyba wiemy, nie? Później jest zróbmy przeskok na 2020 rok, bo w międzyczasie nie, że się nic nie wydarzało, tylko nie jest to, w świetle tego, co się teraz wydarza, nie jest to już takie ważne. W 2020 prezydent Trump podpisuje ten COVID Relief Bill, pamiętasz go może? On miał 700 stron i gdzieś tam w środku było zlecenie dla służb wywiadowczych, żeby ujawniło wszystkie dokumenty, jakie posiadają na temat związany z UFO. No i się zaczęło, bo nagle się okazało, że nic nie mają, I tutaj... A wiadomo było, że mają. No właśnie, tu jest cały problem. Aha. Tu jest cały problem. Pierwszą taką poważną osobą, dla której Greer robił briefing, to był ówczesny szef CIA, Woolsey się nazywał. To było za czasów Billa Clintona. I on mu zrobił briefing na temat właśnie UFO. Później pierwszym też prezydentem, dla którego robił briefing na temat UFO, mówiąc cały czas o Greerze, był Bill Clinton. Dla wszystkich, od tego czasu, dla każdego jednego prezydenta robił te briefingi. No i też dla wszystkich oficjeli. I ci ludzie, na przykład, wiesz, generałowie z trzema gwiazdkami i tak dalej, mieli problem, ponieważ oni nie mogli
nie mogli wtedy i tak samo nie mogli po 2020 roku. Nie mogli ujawnić czegoś, do czego nie mieli dostępu. Czyli poprzez swoje kanały, kiedy próbowali dostać jakieś informacje potwierdzające na przykład to, co przynosił im w dokumentach GRIR, nie mieli do tego, zwyczajnie nie mieli do tego dostępu. Bo wśród organizacji, wśród rządu są ludzie, którzy są jednocześnie po drugiej stronie, po stronie tego deep state'u. I którzy trzymają tam, wiesz, rękę na pulsie. Nie? Mhm. Nie wiem, czemu teraz mi przyszło do głowy operacja Mockingbird. Pewnie pamiętasz, co to jest. Coś pamiętam, tak. To było bodajże w latach 60. to wypłynęło, że CIA miało swoich ludzi we wszystkich głównych mediach. No. I przynosili im torby pieniędzy, żeby utrzymywali odpowiednią narrację. To wypłynęło, ale to nigdy nie zostało zakończone. Tak to powiedzmy. Bardzo, bardzo delikatny jesteś, że się tak wyrażę. No właśnie. I teraz, czyli kluczowi ludzie po stronie legalnego governmentu, legalnego rządu, wywiad, szef wywiadu, szef sztabu, prezydent, człowiek zarządzający tak zwanym black budżetem, nie? Wiesz, o kogo chodzi? Tak. Nie mieli dostępu do tych informacji. Nie wiedzieli po prostu. Przez swoje kanały nie mieli dostępu do informacji. Dlaczego tak było? Są dwa rodzaje programów. Jest, w skrócie to się nazywa SAP i USAP po polsku, nie? SAP to jest Special Access Project i USAP to jest Unacknowledged Special Access Project. Jak to działa? To działa mniej więcej w taki sposób, że wyobraź sobie, że ty jesteś prezydentem. Ja pracuję dla USAP, dla tego Unacknowledged Projectu, jakiegoś tam związanego z UFO, czy nie, nieważne. Jesteś prezydentem albo generałem trzygwiazdkowym, pięciogwiazdkowym. Usłyszałeś gdzieś tam od kogoś, że ja jestem to, że pracuję, jestem wczytany w ten program, że pracuję dla tego programu. Wzywasz mnie na dywanik i mówisz mi, słuchaj, słyszałem, że pracujesz nad takim a takim, tutaj jest codename tego programu, powiedz, co wiesz na ten temat. Wiesz, jaka jest moja odpowiedź? Nie mogę ci udzielić informacji. Taki program nie istnieje. Okej. No, w ten sposób. A dlaczego? Dlatego, że wcześniej zostałem zabrany do tak zwanego SCIF-u. SCIF to jest Secure Communication Information Facility. Głęboko pod ziemią, który jest, wiesz, odizolowany od wszelkiego podsłuchu i tak dalej. I to się, wczytuje się takich ludzi do takich projektów w ten sposób. Znów tutaj cytuję Greera, można to znaleźć w wielu miejscach. Zresztą wszystko, co mówię, to można znaleźć w wielu miejscach. Tak naprawdę, jeśli się wie, czego szuka. Biorą cię do takiego pomieszczenia, odbierają ci zegarek, jakieś wisiorki, telefon, broń ewentualną i tak dalej, i tak dalej. Wchodzisz tam po prostu w ubraniu, w slipach prawie. Zostajesz wczytany do programu, a na sam koniec jest jeden człowiek, który ma broń. Na sam koniec wyciąga magazynek z tej broni, wyciąga kulę i mówi tak. Jeżeli powiesz o tym programie komukolwiek, swojemu szefowi, prezydentowi, swojej żonie, swojemu, nieważne komukolwiek, to ta kula ma wyryte twoje imię i ona się znajdzie. To jest dokładne cytowanie. I to ludzie, którzy byli tam na dole, to jest od nich pochodzi ta informacja. Dlatego po prostu o tym nie mówią. Nie? No dlatego, jak się boją, że ich zabiją, no to się nie dziwię. To już lepiej pójść siedzieć, niż być zabitym. Więc tak to wygląda i od tego 2020, kiedy Trump to podpisał, no zaczął być problem, bo ci, którzy byli po tej legalnej stronie, nie mogli po prostu dostać żadnych informacji. I w grudniu 2000, kolejny przeskok, grudzień 2022, to był chyba 22 grudzień, jakoś przed świętami zaraz, zostało to prawo podpisane dotyczące ochrony świadków związanych właśnie z tymi supertajnymi projektami. I oni dostają pełną ochronę od rządu. I teraz
dlaczego oni o tym mogą mówić, dlaczego też wcześniej ludzie o tym zaczęli mówić. Dlatego, że jeżeli podpisujesz taki dokument, takiego, że pracuje, jeżeli wchodzisz do takiego Unacknowledged Special Access Project, nie? I on jest nielegalny od samego początku, to, że ty podpisałeś coś, że nie będziesz o tym opowiadał, jest nieważne. Dobrze o tym wiesz, nie? Często ale nadal mogą cię zabić. Dalej mogą cię zabić, dlatego masz ochronę. Dlatego masz ochronę. To jest też strategia Greera, nie? Bo widzisz, no po jednej stronie masz Deep State, którego tylko na bazie energetycznej mają 100 bilionów dolarów asetów, nie? A po drugiej stronie, no jak walczyć z takimi ludźmi? Jest tylko jeden sposób. Mówić prawdę. Od początku do końca. Tutaj zatrzymam się na chwilę, żeby powiedzieć o nim, jak ja go postrzegam, bo spędziłem setki, jak nie tysiące godzin na słuchaniu jego wykładów, wywiadów. Byłem też na kursie z nim, spotkałem się z nim osobiście i tak dalej. Jestem na tej grupie CE5, gdzie spotykamy się przynajmniej raz w miesiącu z nim. I oprócz tego też inni ludzie po prostu, tak jak no wczoraj mieliśmy to takie spotkanie w niedzielę. Zawsze to jest problem, bo dla nich to jest środek dnia, a dla nich to jest środek dnia. A dla ciebie środek nocy. No, prawie, że środek nocy. No. Jak sobie posłuchasz na przykład wykładów sprzed 20 lat, 25 i z wczoraj, to on mówi ciągle o tym samym. Mało tego, nie zauważyłem czegoś takiego, że na przykład w naszej grupie, powiedzmy, gdzie jest 60-100 osób na takim Zoom callu, mówi coś, czego nie powie otwarcie do wszystkich ludzi przed kamerą, gdzie i tak dalej. Po prostu to jest tego typu człowiek. Ja osobiście, jak żyję 52 lata, nie spotkałem takiej drugiej osoby. Tak, o takiej integralności, nie? Że robi to, co mówi i mówi to, co robi, nie? I nie ma czegoś takiego, że wiesz, tu tak, a tam tak, nie? Dobra, wróćmy tutaj. Czyli mamy ten grudzień, jest to prawo dotyczące ochrony świadków. Później Kongres wydał zielone światło, żeby to ujawnienie tych informacji, które dostarczył między innymi Greer i ci wszyscy świadkowie. Ilu ich jest, to zaraz do tego dojdziemy. Było ujawnione publicznie, żeby to nie było tam gdzieś, wiesz, nie? Mniej więcej proces wygląda w ten sposób, że jeżeli jest, zgłasza się świadek do Greera, mówi, że pracował tam, a tam, robił to i to, to najpierw jest przesłuchiwany przez Greera. Musi mieć pełną dokumentację na temat tego, że pracował rzeczywiście tam, gdzie mówi, że pracował. Później, w tym momencie, wcześniej to już było inaczej, ale w tym momencie jest to brane na tyle poważnie, że jest brane też do SKIF-u, tylko że po tej legalnej stronie, gdzie jest jeszcze raz składa te oświadczenia. No i później niektórzy z nich zgadzają się na to, żeby wyjść publicznie, niektórzy jeszcze nie są gotowi na to, żeby wyjść publicznie. Tutaj się pojawia taki na przykład kolejny problem, bo niektórzy przez wiele lat pracowali przy takich projektach, narobili różnych nieciekawych rzeczy, zarobili kupę siana, nie? Setki milionów dolców, zrobili się starzy i chcą z tego jakby się oczyścić. Przed śmiercią, nie? No, dokładnie, nie? Sumienie ruszyło. Często to nie jest tylko tak, że przed śmiercią chcą się oczyścić, tylko jakby nie chcą stracić tych swoich setek milionów dolców. A, cwaniaki. Czują, że druga strona jest silna i chcą zmienić stronę. Tak. No, w każdym bądź razie, tak czy inaczej, jeżeli są już gotowi nawet na to, żeby o tym opowiadać, to z tego, co wiem, jeszcze nie ma, Greer nad tym pracuje ze swoją ekipą, żeby był dodatkowy taki program ochrony, gdzie dostaną amnestię. Że po prostu nie pójdą do pierdla za to, co zrobili, tylko w związku z tym, że po prostu opowiadali o tym, co widzieli, co zrobili,
W związku z tym oficjalnie to będą mieli amnestię. Także tak to wygląda. W ostatnim czasie, to było ostatnich kilka dni, 16 wysokiej rangi senatorów Stanów Zjednoczonych podpisało list do Pentagonu, by ten rozpoczął śledztwo w sprawie nielegalnej działalności związanej z ukrywaniem informacji. To już jest też oficjalna sprawa. I też asetów w posiadaniu tych różnych grup. Do tego też dojdziemy. Dlatego pojawiają się coraz większe takie przecieki. Na przykład, nie wiem, czy to, powiem. Ten ostatni świadek, który wypłynął teraz w mediach, że tam przesłuchiwany i tak dalej, to on też był w grupie Greera, ale wygląda na to, że przyszedł na drugą stronę z powrotem. Mówisz o tym Kruszu? Tak. O cholera. No. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, jak sobie popatrzysz na różnych ekspertów. Mogę powiedzieć nazwiska? Jasne. Zapisałem je tu sobie gdzieś. Tak zwani eksperci. Jeremy Corbell, Luis Elizondo, Gary Nolan, Bob Lazar, Christopher Mellon. Jak sobie popatrzysz, no i teraz Grusz, to są ci tak zwani eksperci i po czym ich poznać, że pracują dla jakby drugiej strony, po tym, żeby zrobić spin, że tak, są tutaj kosmici, to, ale my nie wiemy, co to jest. My nie wiemy, co to jest i na pewno to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Tak, jeżeli powiem ci, to, że... Powiem ci, jeżeli ktoś mówi o czymś takim, że jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, oznacza to, że robi spin dla tej drugiej strony. Tak to łatwo rozpoznać. To mnie u tego Grusza bardzo ruszyło, jeszcze jak z Piotrkiem Cielebiasiem robiliśmy materiały, że on tam rzucił takie zdania, to znaczy nie Piotrek Cielebiaś, tylko ten Grusz, nie? Że prawdopodobnie to będzie stanowiło zagrożenie i żeby temu zagrożeniu przeciwdziałać, to ludzkość musi się zjednoczyć, coś takiego. Zaczęło mi śmierdzieć tym rządem światowym pod pretekstem tego, że nowe super zagrożenie. Był COVID, była Rosja, teraz będą kosmici. Żeby nie było, ja nie twierdzę, że COVID-a nie było i że Rosja nie jest zagrożeniem, ale kolejne zagrożenie już jest budowane, nie? Teraz takie pozaziemskie, więc nie można nic tu powiedzieć, no bo przecież ono jest tak niewyobrażalne, że się zwykły człowiek nawet nie odezwie, nie? Dokładnie, i jak sobie zobaczysz na kanale Greera na YouTubie jest. Dlaczego to wisi na YouTubie, to też do tego dojdziemy, że to nie zostało zdjęte. Jak zobaczysz sobie to National Press Club event, który się odbył kilka dni temu, 12, bo mamy dzisiaj jest 19, czyli to było tydzień temu. To na samym końcu ktoś zadaje pytanie, a skąd my możemy wiedzieć, jakiś dziennikarz po prostu, nie? Skąd możemy wiedzieć, tak sparafrazuję to trochę, że nie ma tak zwanych dobrych kosmitów i złych kosmitów, nie? I Greer mówi dosyć jasno, mówi, ze wszystkimi ludźmi, z świadkami, z którymi współpracowałem, każdy, a który miał bezpośredni z nimi kontakt, zawsze mówił, że oni są pokojowo nastawieni. Każdy jeden. Zresztą ja sam byłem na tym, sam byłem świadkiem tego, sam miałem kontakt i mogę, ze swojej strony mogę to potwierdzić. I jeszcze z innej strony, jak popatrzysz, to jest to chyba dosyć oczywiste, nie? Że informacje na temat UFO są gdzieś od dziesiątek lat, nie? Jak nie od, nawet w historii i tak dalej, i tak dalej. Kurde, Krzysiek Kolumb miał podobno spotkanie w czasie płynięcia do Stanów Zjednoczonych. To był 1400 któryś rok. Robiłem nawet na ten temat materiał. Rzeczywiście to, co tam popisywał tych w kronikach, to nie przypiął, nie wypiął, wiesz, kontakty z kosmitami, tylko takimi spod wody się unoszącymi. A w czasie II wojny światowej piloci już mówili o Foo Fighters. To są lata 30, 40, nie? No bardziej już 40. No to jest 80 lat. Tak. Na pewno, jakby chcieli coś tam strasznego zrobić, to już by raczej zrobili. Dokładnie tak. No, to nie, i co, czekali aż
pandemia będzie i po pandemii tak nagle, wiesz, wyskoczą z tym. Prawda? Jako koincydencja, nie? No. Także tutaj jest łatwo rozpoznać eksperta od UFO właśnie w ten sposób. Jeżeli mówi ten spin taki, my nie wiemy dokładnie, co to jest i może to być zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, no to to jest ekspert, nie? Aha. I samo to, że ktoś mówi, że nie wiemy, co to jest, jest to kłamstwem, bo w tym momencie oficjalny rząd dostał wszystkie informacje. Tego jest ostatni numer, jaki powiedział Greer, 10 terabajtów danych, dokumentów, zdjęć. No można sobie wyobrazić, 10 terabajtów danych. To jest ogromna ilość. I to oni mają tę dokumentację. Ta dokumentacja jest sprawdzana cały czas jeszcze i była wystarczająco sprawdzona, że no tak, no rzeczywiście gość wie, o czym mówi. Tak więc opowiadanie o tym, że my nie wiemy, co to jest i kto to jest, jest po prostu nieprawdą. No, też delikatnie to nazwijmy. Co zawierają te dokumenty? Super tajne podziemne bazy, które są poza legalną kontrolą, poza legalnym, bo często się mówi, bo Amerykanie tam mają jakąś super technologię. Nie, oficjalny rząd nie ma, Deep State ma. Tu jest, zrobiłem sobie takiego fajnego screenshota. Mhm. To jest, no nic to nie będzie widać, to można zobaczyć. Będzie widać, widzę, tak, ale możesz powiedzieć. To jest 146 tych supertajnych baz. Niektóre są obok oficjalnych baz, gdzie robi się te projekty związane z, no, z Deep State'em, nie? Z Deep State'em. Na przykład znajdziesz tutaj Area S4, takie firmy jak AT&T, Lockheed Martin oczywiście, Skunk Works. Jedno mi się tutaj podobało. John Hopkins Hospital. Ciekawe. Ciekawe, co oni w szpitalach robią. Ja aż się boję zapytać. Bo jeszcze dostanę odpowiedź. Dobrze, jedziemy dalej. Mhm. To już mówiłem o tej, tu już chyba opowiadałem o tym, jaka jest podstawa prawna do tego. Jeżeli coś na początku było niezgodne z konstytucją, cała reszta jest nieważna. Dobra. Część trzecia, znaczy kartka numer 3. W tym momencie tykają dwa zegary. I teraz pierwszy zegar jest związany z tym, że ludzie, którzy są jeszcze po tamtej stronie, mają czas wypłynąć do końca roku. To ta sprawa musi zostać rozwiązana do końca tego roku. Musi zostać to rozwiązane w ten sposób. Po tym czasie, jeżeli to nie zostanie rozwiązane legalnie, to w grupach kontrwywiadu, tak to nazwijmy, są już ludzie wystarczająco wkurzeni, że przejdą konkretnie do akcji. O co chodzi? Tak jak jest tutaj, widzisz, no te 146 baz. Jeżeli wcześniej ktoś wchodził do takiej bazy, żeby zrobić kontrolę, a nie wiedział, czego szukał, no to się mu pokazywało cokolwiek. Na przykład jeden mówił, że pamiętam też nazwiska, miał kontrolę w bazach Lockheed Martina Skunk Works i pokazywali mu jakieś stare silniki odrzutowe, że pracują teraz nad tym, że to jest to super tajna rzecz, nie? I on sobie doskonale z tego zdawał sprawę, ale nie miał dostępu, nie wiedział, czego szuka, nie wiedział, gdzie szukać. W tym momencie są już zmapowani ludzie z Deep State'u, są zmapowane miejsca, czym się zajmują, w którym są miejscu i na tym, na to jest pół roku, żeby to rozwiązać. Po tym pół roku, kiedy to minie, ten pierwszy zegar się zatrzyma, no to
No, nie jest powiedziane, w jaki sposób oni to rozwiążą, ale można się domyślać. Ktoś wspominał o przepływie dużej ilości krwi, ale nie, zostawmy to Rozumiem, gdzieś. że o dawców chodzi, tak. Proszę? Ale tutaj rozumiem, że chodzi o działania legalnej władzy, czyli legalne Tak. działania legalne, całkowicie. Tak, dokładnie. Niestety jest To... jeszcze druga czerwona linia, która nie wiadomo, drugi zegar sobie tyka, który nie wiadomo, na jak długo jest nastawiony, kiedy ta czerwona linia zostanie jakby No bo ten Deep State będzie się bronił przecież. Oczywiście, nie? Więc jednocześnie oni się cały czas rozwijają technologicznie. Ja nawet w tym momencie, na pewno dzisiaj nawet nie chcę wchodzić, jak są daleko posunięci technologicznie, bo to może tylko powiem tyle, że z oficjalnych dokumentów wynika, które GRIR też ma, że napęd antygrawitacyjny został dopracowany do perfekcji w listopadzie 1954 roku. Także resztę sobie można, jakby wiesz, dośpiewać, co mają teraz. Więc te cywilizacje, które sobie teraz wiszą wokół Ziemi i w Układzie Słonecznym, zdają sobie sprawę, że to nie jest tylko zagrożenie dla nas, dla naszej planety i dla ludzkości, ale też dla innych części w kosmosie. I nie wiadomo, oni cały czas jest monitorowana sytuacja, jeżeli nie zostanie to wzięte pod kontrolę przez oficjalny rząd, to oni też wkroczą do akcji. Nie wiadomo, kiedy to jest. Ze słów Greera powiedział, że ma informację od kogoś, kto siedzi głęboko w tym deep state'cie, że nie będą w stanie, powiedział coś takego, że nie będą w stanie ciągnąć tych swoich projektów dłużej niż do 2026 roku. Także tu są te dwa zegary. Miejmy nadzieję, że to się rozwiąże do końca roku. No i miejmy nadzieję, że to się nie rozwiąże na tej zasadzie, że ta ewentualna inwazja tych porządnych kosmitów będzie przedstawiona jako inwazja na nas i każą nam walczyć z tymi, którzy przyjdą nam pomóc. Taki jest plan. O Taki ja jest plan. pierdziel, muszę sobie kupić jakiś dom w lesie. To nie pomoże. To nie pomoże. Chyba tylko po to, żeby się odciąć od mediów, ale. No, No dobra. jeśli ta walka będzie przypominała dwie ostatnie, to odcięcie się od mediów może zwiększyć prawdopodobieństwo przetrwania. Tak mi Tak. się wydaje. Tak. No dobrze, czyli tak, podsumowując, i zacząłem od Greera, który jakby sam doszedł do kontaktu z istotami pozaziemskimi, opracował z nimi jakby protokół komunikacji, ten C5, zaczął to robić, zainteresowali się tym wojskowi i on w ogóle często opowiada o tym, że on na samym początku został poproszony, żeby zrobić tam briefing, bo nagle zdał sobie sprawę, że w legalnym rządzie, w legalnym części, wiesz, wojska, Mało jakby kto o tym wie. nikt, tak, nie, że, no dokładnie. Nie wiedzą, politycy nie wiedzą kompletnie nic, dlatego przechodzą przez PTSD, jak przechodzą przez te dokumenty. Jaką to ma głębię, jaki to ma, wiesz, wydźwięk, nie? I ja mu się na początku zdawało, a dobra, to tam wiesz, kluczowym ludziom przekażę tę informację, będzie po sprawie. No, ale to było 33 lata temu i dalej się to toczy, nie? No i w tym momencie jest tak, jak jest. Oni już mają, w sensie legalny rząd, mają już wszystkie informacje dostarczone. Teraz nie ma wymówek, że nic nie wiedzieli, czy coś takiego. O, przykład. Pamiętasz tego, co nagle, o, Pentagon jakieś dokumenty ujawnił, że tego tik-taka tam Tak, 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 sfilmowali. tak, 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 tak. To się nazywało, ja sobie też to zapisałem. To jest któraś tam generacja. Ojej. Jest. To jest któraś generacja projektu, który był wykonany w 1967 roku. Nazywał się Vintage Steam Boiler. Tego typu pojazd jest wyprodukowany przez Lockheed Martin Skunk Works. O Boże. No. To było i to już działało w 1967 roku.
To naprawdę na grubo lecą. No. I to jest wszystko już udokumentowane. To nie jest tylko takie, wiesz, puste gadanie, że tam coś widziałem na niebie, czy coś w tym stylu, nie? Tylko jest to udokumentowane. 10 terabajtów danych. Jest to w rękach odpowiednich ludzi. To co, przejdziemy do CE5? Tak, bardzo chętnie. Dobra, no to CE5, o co tutaj chodzi z tym? Jest, tak jak mówiłem, jest to protokół uzgodniony z tymi pozaziemskimi cywilizacjami. Tutaj dam taki krótki taką historyjkę, żeby to naświetlić, o co z tym chodzi. Pamiętam, po powrocie, po tym kursie rozmawiałem, miałem taką rozmowę w jakimś tam mniejszym towarzystwie, był taki Anglik młody i on coś tam się trochę interesował, niby ten, ciągnął mnie za język, ale w końcu powiedział coś takiego, że mówi, słuchaj, ja dopóki nie wylądują mnie w ogródku, nie wejdą do mnie na piwo, nie napijemy się piwa, to ja nie uwierzę, że oni są. Ja mówię, no okej, okay, no po pierwsze to się nie wydarzy na pewno, bo na pewno nie są zainteresowani czymś takim, ale po drugie mówię, słuchaj, bo on użył słowa wierzyć, nie? Mhm. Czy wierzysz, że papież istnieje? On patrzy na mnie, no oczywiście, że istnieje. Mówi, widziałeś go? No nie, no widziałem w telewizji. Mówię, okej, okay, czyli idąc twoją logiką, istnienie myszki Miki jest na takim samym poziomie, jak istnienie papieża. Bo obie widziałeś w telewizji, tak? A on mówi, ale co ty opowiadasz? To przecież jest dużo ludzi, którzy są godni zaufania, którzy przecież spotkali się z papieżem i tak dalej. A ja mówię, niech zgadnę. Ci godni zaufania ludzie, wszystkich widziałeś w telewizji, tak? A on mówi, no ale to co ty, ja przecież mogę wsiąść w pociąg i pojechać i zobaczyć się z papieżem tam w Rzymie, nie? Czy mogę go zobaczyć, nie? Ja mówię, o, no właśnie, tutaj do czegoś dochodzimy. Czyli musisz wykonać plan, kupić bilet, wiedzieć, gdzie papież będzie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówisz w tym momencie o protokole zobaczenia papieża. Dokładnie to samo jest z protokołem CE5. Jest prosta praktyka, jak to zrobić i masz szansę, nie masz pewności, ale masz szansę, żeby się z nimi skontaktować. Coś zobaczyć, czegoś doświadczyć. Także to chyba jakby oddaje tą istotę tego protokołu. Ta praktyka jest bardzo prosta. Wiesz, no tak jak nie trzeba mieć żadnych zdolności medytacyjnych ani nic takiego. To jest trochę jak z... właśnie teraz przed chwilą jeszcze słuchałem, jak rozmawiałeś z panem Krzysztofem Jackowskim i o jego kursie jasnowidzenia, nie? Gdzie ludzie, którzy są sceptyczni i tak dalej, ale posłuchali go, jak to zrobić. Konkretnie. I zacząłem trochę wychodzić, nie? Tak. Dokładnie jestem z CE5. W moim przypadku to było w ten sposób, że robiłem to... tak jak to należy, żeby zrobić, natomiast nie robiłem to w odpowiednim miejscu, jak to robiłem. Ja to jeszcze na długo przed tym, jak pojechałem na kurs i tak dalej, zacząłem z tym eksperymentować, także na przykład robiłem tą praktykę w pokoju, w którym mieszkałem, rano, czy tam w ciągu dnia, a później chodziłem na spacer, no ale to nie było... To było takie miejsce, takie pole otwarte pomiędzy domkami. Tam jest niedaleko, całkiem niedaleko w linii prostej, może ile tam będzie, 10-20 kilometrów do lotniska międzynarodowego. Także tam jest spory ruch, wiesz, samolotów. Ale robiłem to w ten sposób, że po prostu wychodziłem na spacer, stawałem prosto, puszczałem tą praktykę z telefonu. Nikogo nie było, było ciemno, także okej, 15 minut, szedłem do domu. Któregoś wieczoru to był mój pierwszy kontakt i szedłem sobie właśnie w tej okolicy. Była może 10 wieczorem, typowa angielska pogoda, mokro, gęsta mgła, tak wisiała w ten sposób, bo była tak gęsta i tak nisko, że ledwo było widać drugą stronę ulicy, ale było widać księżyc przez chmury, nie? I szedłem, było pusto, 10 wieczorem, nikt tam nie chodził i po prostu w pewnym momencie pojawił się, przeleciał, zniknął. Obiekt wielkości, słyszałem to też od innych, którzy doświadczyli bardzo podobnej rzeczy, wielkości połowy, 1/3 połowy wielkości księżyca, w sensie porównawczo, nie? Księżyc masz taki, no to było takie, nie?
ogromna prędkość, żadnego dźwięku. Mógłbym to ocenić na jakieś pod kątem 45 stopni do góry, może 50, jakieś 30 metrów ode mnie, może coś takiego. Tak to oceniam subiektywnie. I z prawej na lewą przeleciało to, ogromne, niesamowite to było. I też kolor tego, nie ma takiego koloru. W naturze nie ma takiego koloru, żadna żarówka, żaden LED, żadna spadająca gwiazda, nic takiego. Zresztą na tej wysokości jakby coś takiego się pojawiało, spadająca gwiazda, to by szyby wszędzie by powylatywały. Nie było żadnego najmniejszego dźwięku. Także taki był mój pierwszy kontakt. Nie? Od razu wiedziałem jakby co jest grane, co to jest. Dlaczego to działa? Dlatego, że technologia cywilizacji pozaziemskich działa na, nazwijmy to tak kolokwialnie, na częstotliwości myśli i twoich intencji. Oni to odbierają. I jeżeli wysyłasz ten sygnał, odpowiedni sygnał, to zostanie odebrany. Jeżeli są warunki do tego odpowiednie, to czegoś doświadczysz. Zapisałem to, ale chyba to też jest ważne, do odpowiedniego nastawienia, że tutaj się nie przywołuje UFO, nie idziesz i tam, nie? Tylko dajesz znać, żebyś chciał. Tak, zapraszasz ich, dokładnie. Czy w sumie trochę tak jak randkowanie, nie? Wysyłasz sygnały, żebyś był zainteresowany. Trochę tak. Trochę tak. Konkretnie jak to się robi, to odeślę do... Też są dostępne materiały na internecie. Mniej więcej używa się wizualizacji. Na samym początku po prostu uspokajasz swój umysł, nie wiem, kto tam co lubi, nie? Niektórzy koncentrują się na czubku nosa i tak dalej. Później przez chwilę obracasz swoją uwagę jakby o 180 stopni, tak bym to teraz nazwał, wtedy to nie jest tak nazywane, i jesteś świadomy swojej świadomości. Jak zobaczysz to, jak jesteś w tym miejscu, to nagle zobaczysz, że w tym miejscu, tam gdzie jest twoja świadomość, nie ma myśli, nie ma emocji, nie ma jakiegoś tam, wiesz, gadania, jest po prostu zwyczajnie uwaga. Zwyczajna uwaga, coś, co patrzy, co jest twoim naprawdę ty, kim ty naprawdę jesteś, co patrzy przez twoje oczy i słyszy przez twoje uszy. I z tego punktu zaczynasz wizualizację i to trochę wygląda jak Google Earth. Wiesz, gdzie jesteś i jakby unosisz się do góry i widzisz miasteczko, tam obszar ten cały, nie wiem, gdziekolwiek nie jesteś, nieważne, z jakimiś elementami, czy tam jakieś góra, jezioro, coś w tym stylu. Później w końcu widzisz kontynent, widzisz Ziemię, widzisz Układ Słoneczny, galaktykę i wracasz z powrotem. Nie? Galaktyka, Układ Słoneczny, trzecia planeta, kontynent, państwo, ten obszar tego państwa i dokładnie to miejsce, gdzie w którym jesteś. I robisz taką wizualizację tam i z powrotem. Mam kontakt z dużą ilością ludzi, którzy cały czas mają kontakt poprzez tą praktykę. Jestem przekonany, tak jak ostatnio to jak nagrywaliśmy materiał, to twój materiał oglądnęło 60 tysięcy ludzi? No do dzisiaj 70, bo właśnie sobie sprawdziłem, żeby dać go do opisu. To jest 69 tysięcy. To niedużo. Jak na tam powagę tematu, moim zdaniem. To jeżeli tylko połowa by po prostu wzięła krzesełko, wyszła gdzieś tam do lasu, czy w jakieś inne miejsce, bardziej odludne, czy mniej. Niektórzy to robią po prostu w ogródku. W jakimś takim terenie, wiesz, niezbyt zabudowanym, gdziekolwiek nie jesteś, możesz to zrobić. Może akurat jest taka szansa, że złożą się warunki na tyle, że czegoś doświadczysz. Jeżeli połowa, czyli powiedzmy 30 tysięcy ludzi by to zrobiło, będziesz miał tysiące potwierdzeń. Tysiące. Jestem o tym przekonany, no bo jakby widziałem to. No. Także tak wygląda ten protokół. Mm-hmm. A powiedz mi tak, bo ty powiedziałeś na początku, to sobie zanotowałem, mm-hmm. że ludzkość nie ma nawet 2-3 lat.
to rozumiem, że chodziło o to, że w przeciągu 2-3 lat albo ten Deep State zostanie jakby wyciągnięty i zniszczony, albo ten Deep State zrobi nam krzywdę, albo ci kosmici zaczną reagować. Tak. Dobra, tak. Przepraszam, takie, czy mówiąc krótko, w przeciągu 2-3 lat wszystko się tam wyjaśni. Musi się to wyjaśnić, tak. Okej, okay, bo chciałem się upewnić. Tak jak mówię, to ten ostatni, ten 2026 rok, nie wiadomo, czy tak długo, ale prace pod względem technologicznym ze strony Deep State'u są już na takim poziomie zaawansowania. Jak będziesz miał czas, to sobie obejrzyj może ten National Press Cup event, właśnie ten sprzed tygodnia. Tam jest jeden taki koleś, który był szefem na shooting range, jakimś największym shooting range w Stanach Zjednoczonych. On tam i opowiada o swoich doświadczeniach. On ma uszkodzenie mózgu, bo jakiś wybuch był czy coś takiego i po prostu jest, nie wiem, czy on jest sparaliżowany, czy coś takiego. Mówi, że uszkodzony mózg ma. No i, ale zanim się to wydarzyło i kiedy był odpowiedzialny za ten shooting range i później opowiada o spotkaniu ze statkiem, jak jechał ze swoją żoną, i opowiada szczegóły tego statku, które mi się nie mieszczą w pale. To nie jest ten steam boiler, ten vintage, nie? To nie jest tic-tac. To jest nie do wiary po prostu. To, o czym on opowiada. Tak, to jest, to zaczynam rozumieć, tylko widzisz, tak. Zaczynam to wszystko sobie tak w kontekście tego wszystkiego układać do głowy i bardzo się boję, że to wszystko się trochę zazębia. Z tego, co ty mówisz, to ci kosmici to są tacy fizyczni, ale tacy bardziej metafizyczni, w tym sensie, że oddziałują na zasadzie emocji, woli, tak bardziej łagodnie. Nie wyobrażam sobie ich jakiejś interwencji tutaj. A nawet gdyby była, to takie mam wrażenie właśnie, że nas popkultura od jakiegoś czasu nastawia, że kosmita to jest taki, nie ten kosmita z E.T. Spielberga, taki miły, sympatyczny, tylko taki bardziej z obcego, nie? Tam 13 pasażer do Strobo, trzeba się ich bać. I szczerze ci powiem, że no, boję się, że nadciągają ciekawe czasy w znaczeniu chińskiej klątwy, czyli że jakieś takie no, bardzo nieciekawe mogą być i że niestety żyjemy w czasach, w których, to powiedziałem na rozmowie z kimś, nie pamiętam z kim, ale że on powiedział, że zastanawia się, w co ludzie uwierzą. No ja tak odpowiedziałem, że ludzie uwierzą w to, co im media powiedzą. I tu się bardzo boję, że... Bo, tak, przepraszam? Nie, mów, to dokończę. Ja już... I się bardzo boję, że... Jeśli jest tak, jak ty mówisz, no bo to jest, wiesz, seria rozrywkowa i tak dalej, ale jeśli jest tak, jak ty mówisz, to ten Deep State ma taką władzę, że może nam jako ludzkości powiedzieć, co chce. I my w to uwierzymy. Więc skoro po niego idą albo politycy, albo ci kosmici, to on nam powie, że ci, którzy po niego idą, to są ci źli i każe nam z nimi walczyć. Tego się boję. To nie będzie w ten sposób przede wszystkim tak jak na obcym, że wylądują, będą biegać i strzelać z laserów czy coś takiego. Nie. Przy tej technologii, jaką nawet Deep State, wiesz, posiada, to broń jądrowa to jest... Są fajerwerki, dosłownie. Nie? I jest to zagrożeniem, tak jak mówiłem, nie tylko dla nas, dla ludzkości, ale też dla innych światów. Dlatego to musi coś zostać z tym zrobione. Także nikt jakby fizycznie nie będzie z tamtej strony, wiesz, się nadstawiał. No, może się i będzie nadstawiał, tego wiesz. Nie wiadomo, jak to będzie dalej się... To jest póki co... mówisz o tych... Jak to nazwałeś? Że z jednej strony są fizyczni, a z drugiej strony... Metafizyczni w tym sensie, że odczytują intencje. Tak, dlatego... Duchowi są. Dlatego na samym początku powiedziałem, że zatrzymiemy się, być może zatrzymajmy się dzisiaj na ich fizycznym aspekcie, że są takimi samymi jak my, w sensie fizycznym, biologicznym,
wyglądają inaczej. Do lat 80. właśnie, tak kilka liczb. Do lat bodajże 80. albo ostatni numer, ja słyszałem z jednego źródła, później Greer to powiedział, że ostatni numer, jaki słyszał, że już jest sklasyfikowanych, w sensie, że w posiadaniu, wiesz, Deep State'u ciał ze zestrzelonych statków, 60-70 różnych gatunków. Gatunków. To jest od cholery. No. Nie istot, tylko gatunków. Jeszcze jeżeli chodzi o liczby, w tych dokumentach jest 121, chyba teraz w tym momencie już 122, to są retrieval cases, czyli rozbite statki, zestrzelone, czy jakikolwiek inny sposób, udokumentowane 121 tych przypadków, a chyba to jest chyba najważniejsze, bo widzisz, tak jak zaczęliśmy od tego Shrada, czy coś takiego, to jest jeden koleś, który wypłynął i tam opowiadał różne rzeczy. Greer ma 752 świadków. To jest poważna liczba. To jest poważna. No. Nie? Bardzo poważna. To są ludzie, którzy, no, których zgromadził właśnie w przeciągu tych 33 lat. Nie? I którzy dostarczyli mu dokumentację, zeznania. I to jest w tych dokumentach, które są dostarczone do oficjalnego rządu w tym momencie. No zobaczymy, co z to wyjdzie. Ale dobrze, że już trochę wyjdzie, bo już no, przy najlepszej opcji to by się nagle mogło okazać, że ludzkość bardzo mocno zyska na tym wszystkim. Że będzie mieli nowe technologie i tak dalej. W ciągu 10 przewidywania są takie, że w ciągu 10-20 lat wszelka biedota na całym świecie, wliczając w to połowa ludzkości, która nie wie, co będzie jadła jutro i wiesz, załatwia się pod drzewem, bo nie mają ubikacji, to bieda zniknie w ciągu 10-20 lat przy ujawnieniu tej technologii. I w ciągu chwilę później różnica pomiędzy, powiedzmy po 30 latach, różnica pomiędzy stanem technologicznym, jaki mamy my teraz do dyspozycji dzisiaj, a tym, co było w czasie kamienia łupanego, ta różnica to będzie większa za 30 lat niż pomiędzy teraz, a to za 30 lat. Dobrze się wyraziłem? Tak, zrozumiałem, o co chodzi. Wystarczająco obrazowo, że powiem szczerze, że chyba idę się zdrowo odżywiać, to może dożyję, chciałbym. Ciekawe czasy, naprawdę. Ale w znaczeniu nie chińskiej klątwy, tylko w znaczeniu takim, że fajnie by było. Pomarzyć można, chciałbym. I może tym optymistycznym akcentem skończmy, żeby było optymistycznie. Dobra. A jak masz ochotę, to zapraszam Ciebie od razu, żebyśmy sobie jeszcze pogadali o tych duchowych aspektach kosmitów. Okej, na tyle, na ile będę mógł. Dobra. Potrafił, bo to jest właśnie, tak jak na samym początku powiedziałem, że samym tym C5 i tak dalej zajmuje się mniej, zajmuje się poznawaniem poziomów, wiesz, świadomości, żeby wejść w głębiej. Jak, wiesz, tymi statkami przylecują jacyś kierowcy, nie? Jak oni myślą, w jaki sposób żyją, jak działają, jak działa ich świadomość. Dobra. To niesamowite. Pozdrawiam Ciebie, a Was widzowie zapraszam na nasz materiał sprzed 2 lat. Trzymajcie się, hej.